Lilianna wyszła na podwórko i zmierzyła głębokość powstałych po burzy kałuż. Wyniki zapisała w tabeli. I jak widać w tabeli, kałuże były trzy. W prawej kolumnie podane są ich głębokości. Co prawda tabela jest trochę wybrakowana, bo nie ma podanych jednostek. Jednostką może być np. wysokość prawego buta, ale to chyba w tym zadaniu nie ma większego znaczenia. Tutaj byłoby 3 czwarte wysokości prawego buta, tutaj pół i tak dalej. Dopiszmy może jednostki głębokości. Będzie OK, żeby nie było, że nie znamy się na miernictwie podwórkowym. I pytanie, o ile głębsza jest kałuża pod huśtawką od kałuży na chodniku? Zawsze zależy mi na tym, żeby matematyka odzwierciedlała rzeczywistość. To zadanie akurat wygląda na dosyć życiowe. Myślę, że większość z nas bardzo często się zastanawia po burzy, co można by z tymi kałużami zrobić. Zatrzymajcie teraz ten film i sprawdźcie, czy potraficie obliczyć to sami. Pytanie brzmi, o ile głębsza jest kałuża pod huśtawką. To jest głębokość kałuży pod huśtawką 1, czwarta jednostki głębokości, o ile jest ona głębsza od kałuży na chodniku. Tu jest kałuża na chodniku i jej głębokość to 2 czwarte jednostki. I żeby obliczyć, o ile głębsza jest kałuża pod huśtawką od kałuży na chodniku, musimy odjąć 2 czwarte. Od 1 i 1 czwartej. Możemy zapisać 1 i 1 czwarta minus 2 czwarte. Na przykład w taki sposób jak przy odejmowaniu pisemnym. I na pierwszy rzut oka może wydawać się oczywiste odjęcie ułamka zwykłego od części ułamkowej liczby mieszanej, tej u góry. Czwarte od czwartych, żeby było prościej. I ma to sens, ale w takim przypadku od razu mamy problem, bo 2 czwarte to większy ułamek niż 1 czwarta. Co z tym zrobić? Możemy rozwiązać ten problem tak. Jedynkę również zapiszemy jako pewną liczbę czwartych części całości 1 1 czwarta to to samo co 1 plus 1 czwarta, a to się równa. Jedynkę można przedstawić w postaci 4 czwartych. 4 czwarte plus 1 czwarta plus 1 czwarta, a to się równa 5 czwartych. Czyli głębokość kałuży pod huśtawką to 5 czwartych. I możemy to odejmowanie zapisać jako 5 czwartych minus 2 czwarte. I takie odejmowanie jest już znacznie prostsze, bo jeżeli mamy 5 czegoś i chcemy odjąć z tego 2 tego samego czegoś, to zostanie 3 tego czegoś. 5 czwartych minus 2 czwarte to 3 czwarte. I możemy odpowiedzieć na pytanie. Kałuża pod huśtawką jest o 3 czwarte głębsza od kałuży na chodniku. 3 czwarte jednostki głębokości, na przykład 3 czwarte buta. Na koniec zobaczmy jeszcze, jak można takie odejmowanie wykonać przy pomocy metody graficznej albo obrazkowej. Chcemy odjąć 2 czwarte od 1 i 1 czwartej. Narysujmy najpierw 1 i 1 czwartą. Niech to będzie jedna całość. To jest 1 i jeszcze 1 czwarta. 1 czwarta całości. Ten zakolorowany obszar to 1 i 1 czwarta. I na początku chcieliśmy odjąć czwarte od czwartych, czyli 2 czwarte od tej części, ale ta mała część to tylko 1 czwarta. Ale tę całość, tę jedynkę możemy również podzielić na czwarte części. 1 to 4 czwarte. I teraz na rysunku wyraźnie widać 5 czwartych. 1, 2, 3, 4, 5. I bez problemu zabierzemy z tych 5 czwartych. Dwie czwarte, jedna, druga. Ile zostaje? Zostaje ten obszar. Zostają trzy czwarte.